Witajcie, jesteśmy na Instagramowym live'ie, a naszym tematem dzisiejszym jest to, jak męska energia służy żeńskiej energii. Poczekam chwileczkę na dziewczyny. I zaczynamy. Cześć dziewczynki, kobietki, boginie, witajcie. Na koniec sobie jeszcze powiemy. Cześć kochanie. Jak tam dzisiaj? Energetyka? Opowiadajcie tutaj szybko. W jednym słowie, jak się czujecie? Jakbyście miały to ubrać w jedno słowo? Mam fajny temat, krótki będzie chyba. Jak mi się uda na krótko. Krótki, ważny, potrzebny, inspirujący, transformujący i za godzinę muszę wyjść z domu. Dlatego mamy 40 minut, żebym się uwinęła. Ale żeby zacząć, muszę wiedzieć, jak się czujecie. Dajcie znać. W jednym słowie, jakbyś miała ubrać to, co teraz czujesz, to jak się dzisiaj czujesz? To co to by było za słowo? Okej. Dobra. Dzisiejszy temat jest, jak męska energia służy kobiecej energii. I ponieważ mam tylko 40 minut, to następnym razem nagram, jak żeńska energia ofiarowuje swoje oddanie i swoją kobiecość męskiej energii. Już można widzieć różnicę, że męska energia ze względu na swoje cechy, ona służy. Ona służy żeńskiej energii, tak? Czyli jakby dba o jej komfort. Dlatego, że już wiemy, że żeńska energia to jest ta energia, która odżywia, która inspiruje, która jest tą właśnie bramą do duchowości, ma w sobie te portale i jakby funkcjonuje sezonowo, jest bardziej delikatna, jest bardziej wrażliwa i ma tą olbrzymią potrzebę i umiejętność kochania. I dlatego męska energia jej służy, żeby ona mogła rozwinąć te swoje atrybuty i żeby męska energia mogła z tych atrybutów skorzystać. Dlatego mówimy, że męska służy żeńskiej, a żeńska, ponieważ ma to bogactwo, to duchowe bogactwo, tą kobiecość, tą odżywczość, to ona ofiarowuje tą męskiej energii. Teraz tak. Kiedy mówię męska energia, to nie znaczy każdy mężczyzna. Albo każda istota z penisem między nogami. Jak mówię żeńska energia, to też nie znaczy każda kobieta. Bo w dzisiejszym świecie wiemy, jak ludzie się zachowują. Jakby bierzemy to pod uwagę, natomiast nie akceptujemy tego w naszym życiu. I sami się tak nie zachowujemy. Ok? Więc mężczyzna w męskiej energii, dla niego to będzie oczywiste. Co ja tam mam? Więc mężczyzna, dla mężczyzny w męskiej energii to będzie oczywiste.
że on chce robić tą przestrzeń dla kobiety, chce jej ułatwiać, a dla kobiecej, żeńskiej, dla kobiety w żeńskiej energii będzie oczywiste, że ona chce tego swojego mężczyznę, tą swoją odżywczość, tą swoją miłość, tą swoją pogodność, tą swoją delikatność, ona chce tego mężczyznę tym inspirować, obejmować i w ogóle. Jeżeli nie jest to oczywiste dla mężczyzn i dla kobiet, to oni nie są w męskiej i w żeńskiej energii. I ten kanał jest o tym, żeby tam dotrzeć. Żeby dotrzeć do swojego elementu, żeby zostać w swojej naturze. Żeby kultywować swoją naturę. Po to, żeby docelowo stworzyć między mężczyzną a kobietą unię, tak? Żeby byli silni, żeby mogli wzrastać, żeby mogli się od siebie uczyć. Żeby się nadawać do tego, żeby tworzyć taką unię między mężczyzną a kobietą, trzeba samemu najpierw ucieleśnić swój element, swoją energię. Już po prostu prościej nie mogę. No dobra, no to teraz jak męska energia służy kobiecej energii? Bardzo wiele z nas, kobiet, w dzisiejszym czasie były wychowywane w takim klimacie zależności od ojca albo braku ojca i zależności od męskiej matki. Dużo było w dzieciństwie takiego sfrustrowania w stosunku do ojca. Wiele z was było odrzucone, porzucone, albo ten ojciec umarł. Przepraszam. Albo ten ojciec umarł, albo gdzieś go w ogóle wywiało, albo był emocjonalnie niedostępny. I to często jest wasz kontakt pierwszy z męską energią i w ogóle tyle, jeżeli chodzi o otrzymywanie od mężczyzny. Ja sama nie wyssałam sobie tego z palca, ja wiem, co to jest za uczucie, ponieważ mój biologiczny ojciec, on powiedział, że on, że to nie jest jego dziecko. Więc na poziomie energetycznym już był zawsze ten brak. A później z moim drugim tatą, no przez pierwsze lata miałam, nie rozumiałam się z nim, powiedzmy tak łagodnie. Bardzo dużo miałam frustracji do niego, ok? I musisz zrozumieć siebie i inne kobiety, żeby się nimi nie inspirować, żeby nie słuchać pierdół i propagandy w internecie, musisz rozumieć temat, że jeśli twoje doświadczenia z męską energią, kochana, to niedostępny ojciec i jacyś byli partnerzy, którzy nie chcieli się zobowiązać, którzy nie chcieli się tobą zaopiekować, którzy byli pasywni, pasywno-agresywni, którzy byli tacy zarządzający. Pamiętacie tego typa, co wam kiedyś opowiadałam, co mam na YouTubie film, jak żeńska energia weszła w moje życie? Ten typu, co nic mi nie dał, nic, a tyle ode mnie oczekiwał i mi tam kazał ze znajomych zrezygnować, tak? I mnie cały czas tam tresował. To właśnie też się może przydarzyć. Jeżeli masz takie doświadczenia z tym ojcem, jeżeli masz doświadczenia z partnerami, jeżeli tylko to znasz, to jest duża szansa na to, że prowadzisz wewnętrzną walkę na poziomie podświadomym, ok? Tu tylko podświadomie myślisz sobie, mężczyźni tacy, nie wolno im ufać i w ogóle, ale na poziomie podświadomym, w swoim układzie nerwowym, toczysz walkę ze swoim wewnętrznym mężczyzną. Tam jest po prostu cały czas walka, chowanie się, zaciskanie się, kontrola, tak, nie odchodź, nie patrz, bądź tylko przy mnie. Różne rzeczy dziwne się z tobą dzieją przy bliskości, po prostu odpala ci się jakiś kociokwik.
zamiast pozwolić temu wewnętrznemu mężczyźnie się wspierać i prowadzić. Różnie można dotrzeć do tego. Ja metodę Wam przedstawiłam w Alchemii Miłości, jak zobaczyć, zintegrować i przestać walczyć z wewnętrznym mężczyzną, który jest odbiciem, odbija Wam zewnętrznego mężczyznę. Albo można też się dostać na to poprzez relację z Bogiem. Tylko że to musi być prawdziwy Bóg. Bóg, a nie religijny Bóg, który też został tam poplątany w sieć tych różnych stygm, tego karania, etc. Zatem, jeżeli w relacji z ojcem, a mam takie przykłady, znam takie przykłady od klientek, że były na przykład ojciec pił i matki wysyłały te dzieci, te dziewczynki z ojcem do lasu, żeby on się nie upijał. Albo w ogóle jakieś takie akcje. Okej? Więc jeśli dodatkowo w relacji z ojcem lub partnerem kiedykolwiek przejęłaś taką rolę ratującej, takiej ratowniczki, to dodatkowo twoje przekonanie, a przekonania i podświadomość determinują naszą rzeczywistość. To przekonanie spowodowało, że ty postrzegasz męską energię jako taką, której trzeba pomóc, którą trzeba kontrolować, od której, której musisz pomagać, której musisz dawać pomoc. Więc jeżeli te sytuacje ciebie opisują w 50, w 100, w 30%, to instynktownie, okej? Okay? Intuicyjnie, instynktownie, jako istota żywa, żeby przetrwać, żeby stworzyć bezpieczeństwo dla siebie i stworzyć sobie warunki do życia, to rozwinęłaś wokół swojego serca takie mury, mury opisane taką etykietą: silna, niezależna kobieta. Zrobię wszystko sama. Rozumiecie, jaki to ma sens? Jeżeli od początku nie było u korzenia, u ujścia tej męskiej, zdrowej energii, tego taty, który napompował rower, tego taty, który kopał bazy z tyłu za domem, tego taty, który jak mama się wściekła, powiedział: moja mała dziewczynka, jesteś bezpieczna. Kiedy ci partnerzy ciągnęli z was waszą cielesność, wasze pieniądze, waszą energię, byli jacyś uzależnieni, bez pracy i ty się na to godziłaś w imię tej po prostu ratowniczki, to stąd właśnie, to tylko i wyłącznie dlatego, że wokół twojego serca wybudowałaś mur po to, żeby przetrwać. A to oznacza, że wszystkie babeczki w internecie, wszystkie, które krzyczą, co ty jesteś utrzymanica, jakiemu mężczyźnie, a czy są w ogóle tacy mężczyźni, poznasz ich po ich owocach. To wszystko, co ludzie mówią, to oni sami siebie reklamują. Rozumiesz? Wszystko, co wychodzi z ust twoich, z ust twych, świadczy o tobie. Więc te wszystkie kobiety, które tam się tak chwalą, krzyczą, walczą o tą swoją niezależność, o to,
projektując na mężczyzn, że to mężczyźni tacy, że nie ma takich i w ogóle, to jest tylko i wyłącznie ta niezależna, silna kobieta, która musiała przyjąć tą rolę, żeby przetrwać. Po prostu. Sorry. To jest kobieta, która musiała nauczyć się przetrwać w tym świecie. Nic więcej, nic mniej. Ok? Każda taka silna, dumna, niezależna, walcząca, to jest właśnie brak tej męskiej energii. I tutaj teraz nie chodzi o to, żebyś się czuła gorsza, czy jakaś zubożała, tylko musisz wziąć się za siebie. Nie ma co, żebyś szła i tworzyła jakieś relacje bez uzdrowienia najpierw swojego wewnętrznego mężczyzny. Więc podczas tego procesu zamykania tego serca, otaczania go murami, podczas wytwarzania się tego procesu, tych murów wokół twojego serca, zamknęłaś swoje serce na swojego wewnętrznego mężczyznę. Czyli na miłość i na otrzymywanie. Wewnętrzny mężczyzna to nie jest męska energia w tobie. To jest wewnętrzny mężczyzna, to jest figura męska w tobie. To jest figura, to jest kompleks, to jest wzór, to jest zapis tego, czy ty ufasz, czy ty jesteś obecna, czy ty jesteś oddana, czy ty umiesz się odprężyć przy mężczyźnie. Twój wewnętrzny mężczyzna jest jak projektor z twojego trzeciego oka na zewnętrzny świat, tak się jawi twój wewnętrzny mężczyzna. Cześć Elu. Dobrze, i teraz to leży w męskiej naturze, żeby służyć kobiecemu sercu. Dla tych, których nie było na początku, trzeba wszystko od początku obejrzeć i to wszystko ładnie sobie poszufladkować, pozrozumieć. Mężczyzna służy żeńskiej energii, żeńskiemu sercu, kobiecemu sercu, bo kobieta nosi w sobie tą duchowość, boskość, kobiecość, delikatność, a kobieta oddaje swoje oddanie i swoją kobiecość, swoją cielesność, swoją duchowość i odżywia mężczyznę. Dlatego męska energia służy żeńskiej. Teraz dojrzała męska energia, czyli na pewno ta, z którą nie miałyście do czynienia, jeżeli wcześniejsze przykłady was opisywały. I zapiszę. Nigdy nie słyszałam nic podobnego od taty, że jestem bezpieczna, że się mną zaopiekuje. Potem sama stawałam w męskiej energii. Dzięki twoim live'om coraz bardziej rozumiem, co to jest żeńska energia. Bardzo się cieszę. Wszystkie jesteśmy w tej podróży i podróżujemy dalej, w głąb. Dzięki, kochana. No więc, dojrzała męska energia... Sorry. To jest energia, która, z którą nie miałaś do czynienia, na przykład ty, Iza, czy ja. Bo dojrzała męska energia to jest energia suwerenna, precyzyjna, komunikatywna. Czyli jak mężczyzna się nie umie komunikować, zamyka się i w ogóle... To on nie ma, on nie jest w męskiej energii, on jest w poranionej męskiej energii. Męska energia jest aktywna, budująca, ochraniająca, dostarczająca. I męska energia, jego intencją męskiej energii
nie jest zrobienie z ciebie swojej matki, nie jest zrobienie z ciebie swojej ratowniczki i nie jest poczucie wyższości nad tobą. Jego intencją jest doświadczanie życia z tobą i przez ciebie, jako jesteś bramą do duchowości. I jego misją, jego intencją w stosunku do ciebie jest wspieranie cię przy tym, żebyś mogła rozciągnąć te swoje smaki, kolory, kształty, atrybuty żeńskiej energii. Ok? Wyobraź sobie, kiedy żeńska energia daje męskiej energii swoje oddanie. Są sobie na wyłączność, tworzą unię. Każdy jest w swoim elemencie. On się stara, on jej służy, a ona odwdzięcza się szacunkiem, delikatnością, wyuzdaniem w łóżku, grubym, ostrym seksem, a czasem duchowym seksem, miłością, kiedy mu gotuje, miłością, kiedy go dotyka, miłością, kiedy tworzy mu przestrzeń, że on musi tam być silny w tym świecie, bo mężczyzna musi być silny, punkt i kropka. To nie ma, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Tak po prostu jest. Gdybym ja była mężczyzną, to bym chętnie stała w swojej męskiej energii. Robiła hajs, miała ambicje, była silna, chciała chronić swoją żonę, swoje dziedzictwo. To by było dla mnie normalne. To nie jest normalne tylko w dzisiejszym czasie, bo jest ta propaganda na te transy, na te gendery, na te bądź kim, co, kim chcesz, na te body positivity, na po prostu pranie mózgu. No, to nie jest teraz temat. Więc wyobraź sobie, że taka kobieta po prostu pokazuje temu mężczyźnie, który powiedział: hej baby, I have you. Możesz się rozluźnić. I wtedy ta kobieta nie musi walczyć, nie musi krzyczeć, nie musi być zaborcza, nie musi być porypana, tylko przejawia się w wielu różnych właśnie smakach, kolorach, etc. Więc jego intencją jest doświadczać życia z tobą, przez ciebie i wspierać cię w tym właśnie rozluźnieniu się w twoim elemencie. Jego służba dla ciebie i jego żądanie, pragnienie, jego żądza i jego pragnienie twojego oddania, twojej kobiecości, to nie znaczy, że ty masz oddać siebie i że ty masz oddać to, kim jesteś. To nie znaczy tego. Tak jak niektóre babki mówią, co ja mam móc coś tam być pod panem? Tak, masz być pod panem, bo tylko pan cię może tak naprawdę ochronić przed prawdziwym niebezpieczeństwem. Bo bez pana jesteś rozwścieczona, sfrustrowana, zagubiona, zlatasz z gołą dupą, zaćpywasz się, pozwalasz sobie robić niestworzone rzeczy, jesteś dumna bez przyczyny, dlatego potrzebujesz Pana. Kobiety w dzisiejszym świecie są tak zajęte tym projektowaniem, że nie ma tych mężczyzn, że oni są tacy, tym kłóceniem się, tymi ironicznymi komentarzami w internecie, tym po prostu są tak zajęte tym, albo po prostu godzeniem się na jakiś minimum, tam gdzie kładziecie uwagę, tam podąża wasza energia i to zasilacie. A ja wam mogę zaręczyć na 100%,
Dziewczyny, które biorą udział w alchemii miłości, wiedzą o tym już doskonale. 50 kobiet, 50 bogiń, że ten wewnętrzny mężczyzna, co nie jest twoja męska energia, tylko wewnętrzny mężczyzna jest w twojej podświadomości. I że wystarczy, że zrobisz mu miejsce, przestaniesz z nim walczyć, że go poznasz, że go przyjmiesz, że go zaakceptujesz. Ja robię teraz drugi raz program z dziewczynami i kiedy pracowałam ze swoim wewnętrznym mężczyzną i powiedziałam mu: przyjmuję ciebie i akceptuję ciebie, i tam robimy różne rytuały w programie, to nagle zobaczyłam swoje życie, swoją przyszłość z mężczyzną, którego przyjmuję i akceptuję jako mężczyznę, jako drugiego człowieka, że to nie jest cały czas ja, mi rób, mi to wyrywanie i kontrolowanie. Piękną wizję w każdym razie miałam. I żeby... Możecie pisać komentarze, ja się później do nich odniosę, tylko już skończę, już prawie kończę. Mam jeszcze 15-20 minut może. Więc mamy możliwość do pracy z tym wewnętrznym mężczyzną z podświadomością. To, że macie ucieleśniać i żyć w swojej żeńskiej energii, to jest jedna sprawa. Ale teraz mówimy stricte o figurze męskości w nas. Więc możemy z nią pracować od podświadomości, od podszewki. To jest jeden sposób. Drugi sposób jest taki, że Bóg jako pierwotna męska energia, Jemu zaufać, Jemu się oddać, Jemu pozwolić się prowadzić, Jemu powiedzieć: okej, okay, ja robię teraz 10%, a Ty robisz 90%. Because I need you, ponieważ ja tego potrzebuję, ponieważ ja tego żądam jako kobieta w swojej mocy. Ok? A ogólnie, żeby w ogóle zacząć, to zamiast być taka zajęta mężczyźni, to zacznij kultywować i doceniać męską energię. Czyli na przykład, czy mogłabyś zacząć doceniać męską energię w swoim życiu? Męska energia w twoim życiu może być, nie wiem, twój tato się ogarnął po latach i chce cię teraz widzieć i do ciebie dzwoni. Przyjmij to. Robotnicy na drodze, którzy budują drogi, po których się prowadzisz, to jest męska energia. Twoje łóżko, twoje ściany, twoje drogi, twoje wszystko, co tak naprawdę zostało zrobione, to jest wszystko męska energia wokół ciebie. Więc ty jako kobieta wejdź we wdzięczność i zacznij tą męską energię dostrzegać i doceniać. Wszystko! Kobiety nie robiły tych stołów, tych krzeseł, tych ścian, nie budowały tych budynków. To męska energia to budowała. Także zacznij patrzeć z tej energetycznej mądrości, że męska energia jest wokół nas wszędzie. I jeżeli masz partnera, czy... Znam takie przypadki, gdzie mężczyzna na przykład, ona z nim mieszka, on daje dom, daje, dba o to, jak takie jakby, wiesz, elementy, dom, mieszkanie, jedzenie i w ogóle. I nie jest doceniany. Wręcz przeciwnie, jest tam jeszcze bardziej na niego jechana. Także zacznijcie patrzeć na pod tą stronę, jak idziecie na spacer. Kontemplujcie, gdzie ta męska energia, nawet jak nie macie jeszcze tego mężczyzny, gdzie ta męska energia w waszym życiu jest obecna. Męska energia wspiera
żeńską, opiekując się nią i kochając ją poprzez różne sezony życia. Ale mężczyzna ani męska energia nie będzie się opiekowała tobą, kiedy ty tej pomocy, opieki nie przyjmiesz. Kiedy ty będziesz mówiła ja sama, mi sobie i tak dalej. Tak samo jak mężczyzna oferuje swój czas, swoją służbę, swoją pomoc, swoją uwagę. Przyjmuj i doceniaj. Nie tylko pragnij. Ok? Męska energia wspiera twoją kobiecość, twoją seksualność i twoją umiejętność do oddania się i do przyjmowania. Ja też mam tak z Mistrzem Świata, że to nie jest tak, że ja mam 100% otwarte serce i w ogóle nie. Ja wykonałam dużą pracę nad sobą. Ja wiem jak grać, w sensie grać w tą grę, okej? Okay? Nigdy bym sobie nie pozwoliła na takie rzeczy, jakieś, nie wiem, dziwne odpały. Na pewno bym to jakoś przeformułowała, ale im głębiej w las, to są takie momenty, w których ja muszę totalnie odpuścić kontrolę, albo totalnie mu zaufać, albo totalnie rozmawiamy o czymś, no i po prostu no, nie uciekniesz od tego, trzeba otworzyć to serce, się surrender, poddać. I mogę wam tylko potwierdzić to, co mówię, że on to wspiera, on to zachęca, on mnie zachęca, on to utrzymuje dla mnie. On widzi, że to serce jest takie może nieufne do końca na 100%, ale że chce ufać, że rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o intencję, żeby nie walczyć. Męska energia, prawdziwa męska energia, dojrzała męska energia będzie cię wspierała w tym, żebyś ty wierzyła w siebie, żebyś ty ufała sobie, żebyś ty znała swoją wartość i żebyś ty no po prostu odżywiała to swoje źródło, tą, którą jesteś, bo to źródło jest dla ciebie i dla niego. I to też czasami widać, kiedy mężczyzna, jesteś w związku i on coś ci zwrócił uwagę, tak? A ty od razu z pazurami nie pozwalasz się temu mężczyźnie skorygować. Ja nie mówię, kiedy cię dręczy jakiś niedojrzały chłopiec. Ja mówię o męskiej energii, która pokazuje kierunek, która prowadzi. Jak tutaj masz problem, no to jest problem, no to nie będzie męskiej energii. Bo wy piszecie, chcę męskiego mężczyznę, mówicie, chcę mieć męskiego mężczyznę, ale czy rozumiecie, jaka cena za tym idzie? Odpuszczenie kontroli, pozwolenie się prowadzić. I to nie jest tak, jak te feministki krzyczą, że ja nie mogę być sobą. Nie, ty właśnie możesz być sobą, ty właśnie możesz się oprzeć, ale ty się nie chcesz oprzeć, ty się nie chcesz rozluźnić. Więc męska energia wspiera ciebie w poczuciu się bezpiecznie, w poczuciu się uziemiona, zanurzona w swoim życiu, w swoich projektach, w swojej misji, w swojej społeczności, bo on to wspiera. Bo wie, że kiedy ty będziesz w swoim elemencie robiła to, co kochasz, to zyska na tym jakby całe gospodarstwo domowe, że tak powiem. Więc to tyle. Zrobię jeszcze jeden film o tym, jak dojrzała żeńska energia oferuje swoje surrender i devotion. I jeszcze raz podsumowując, jeżeli nie masz, a pragniesz i czujesz, że to jest twój klimat, inaczej by cię tutaj nie było, to jest kilka sposobów, żeby tego mężczyznę zrobić wewnętrznego. Musisz zacząć od siebie. Po prostu. I jeszcze chciałam wam coś pokazać.
Damy jej uwagi trochę, bo tak się prosiła o uwagę. Tu damy jej trochę. Pewnie większość z Was, inteligentnych istot, tutaj zauważyła, że trochę zmieniłam swój ton. To nie znaczy, że już nigdy nie będę krzyczała albo przeklinała. Natomiast jakoś tak retrogradacja Merkurego i również moja obecna relacja wpłynęły na mnie tak, że nie chce mi się już po prostu tłumaczyć przedszkolaczkom podstaw. Moje ostatnie posty i rolki i filmy na YouTubie już zaczynają skręcać w stronę, żeby mówić do kobiecych serc, do potężnych kobiecych serc, do żeńskiej prawdziwej energii, do bogini w tobie, a nie zajmować się tym, tłumaczyć ci, że ty masz nie spać z nim na pierwszej randce i drzeć się na ciebie, bo mi się już po prostu odechciało. Okej? Więc jakby, tak jak obiecałam, alchemia miłości, teraz za tydzień się zabieram za kobietę w mocy, później będzie kobieta w biznesie, a później będę prowadziła dwie potężne grupy. Jedna będzie taka biznesowa, wolność finansowa, a druga będzie taka kompletna surrender, miękka, żeńska energia. Tak sobie myślę. No a tymczasem moja wiadomość, mój content będzie po prostu bardziej dopasowany do tego, gdzie chcę Was widzieć. I tutaj daję swoją transparentność, miłość. Po niemiecku, jak to mówimy, kuss dein Herz. Całuję Twoje serce, wierzę w Ciebie. Natomiast nie jest, dalej są takie same zasady. Ja nie proszę nikogo, żebyś mnie zaakceptowała, subskrybowała czy coś w tym stylu. Ja jestem tutaj dla Ciebie, czyli dla tej, która chce osiągnąć swój potencjał. Ja nie jestem po to, żeby Ciebie jak to się nazywa, nie rozbawiać. Ja nie jestem po to, żeby Cię rozbawiać. Ja jestem rozrywką samą w sobie już. Natomiast przypominam po prostu, że jak ktoś mi zajdzie za skórę, to będą wyciągnięte konsekwencje. No i dzisiaj chcę Wam po prostu przeczytać coś. Pisze Ania na YouTubie. Damy jej uwagę, bo ewidentnie ona potrzebuje po prostu jakiejś w życiu dramaturgii. Pisze Ania tak. Ciekawi mnie, czy po 4 miesiącach był już seks z MŚ, bo nie wierzę, że czekacie do ślubu. Na co ogólnie nie odpisuję na takie rzeczy, ale no czasem jest dzień dziecka, nie? Więc odpisuję jej. Ciekaw się ciekaw, ale nie za dużo. Lepiej skupić się na swojej grze. Po czym Ania pisze. Ciekawi, ciekawi, bo się zastanawiam, czy te same praktyki wcielasz w życie, to znaczy czekasz do ślubu z seksem. Nie wierzę w to. Czy te złote rady u Ciebie też funkcjonują, czy tylko je polecasz i nie stosujesz? Tu już w ogóle widać, że to ani nie jest moja klientka, ani moja obserwatorka, ani jakaś moja dziewczyna z community, bo nie zna, nie słucha i sam ton jej wypowiedzi jest taki prowokujący i ironiczny. Nienawidzę ironii. Wydaje mi się, że jak ktoś... Nie lubię ironii, sarkazmu. Takiego... Po czym ja jej odpisuję, nie głoszę czekaj do ślubu z seksem, tylko nie sypiaj z nikim, kto nie jest tym, czego chcesz i nie ma tych samych intencji, co ty i w ciebie nie zainwestował. Masz już dwie rzeczy do zastosowania. Skupić się na swoim życiu i słuchać z uważnością. Po czym Ania zapewnia w kolejnym komentarzu, że ona się skupia na swoim życiu, że ona tylko pyta o ten mój seks i że to, że pyta,
to nie znaczy, że się nie skupia na własnym życiu. Właśnie dokładnie to znaczy. To, że tak piszesz, to nie znaczy, że tak jest. To, że pytasz, to właśnie dokładnie znaczy, że bujasz się po internecie i że ty nie pytasz z serca, z ciekawości. Ty jesteś osobą, która czeka na to, jak mi się noga podwinie. To widać w twoich komentarzach, to widać w twoim tonie. I mówisz jeszcze na koniec, że ty się skupiasz na swoim życiu, że ty pytasz, że ty musisz wiedzieć, że cię to ciekawi. I że to nie znaczy, że ty się nie skupiasz na swoim życiu. Właśnie dokładnie to znaczy. Wy może czasami wierzycie w swoje jakieś tutaj lululandy, że to nie znaczy, ale to dokładnie to znaczy. Po czym piszesz mi, żebym nie traktowała tego jako ataku. I że to jest dla mnie złota rada. Przeczytałam na głos to, co jej odpisałam. Nie poczułam się ani zaatakowana, to raz. A dwa, że ja nie prosiłam cię o radę. I przez to, że ty mi próbowałaś tą radę dać i dotknąć mnie w jakiś sposób, coś udowodnić, nie wiem co, tracisz czas, dostajesz bana i już nikt nigdy nie widzi twoich komentarzy. Bo ja jestem dla was, czyli dla tych, którzy chcą się uczyć i wyciągnąć z tego życia maks. Nie bój żaby, ja stosuję swoje wskazówki i dzielę się z wami efektami tego i nie chcę od ciebie ani od was żadnych rad. Kiedy chcę rady od swojej społeczności, to się o to pytam. Okej? Obserwuję, słucham, czytam, patrzę, gdzie jesteście, dopasowuję wszystko do was i idę sobie z wami w tą podróż transparentną, ale to ty wchodzisz na mój teren, nie ja na twój i ja cię o nic nie pytałam. Także zamiast przyłazić i słuchać, tracisz najpierw czas na słuchanie, potem na komentowanie i tak nic z tego nie ma, bo mogłabyś ten czas poświęcić na bycie niewścibską. Ty myślisz, ty mówisz, że pytasz, to nie znaczy, że nie jesteś skupiona na sobie. Ja nikogo nic nie pytam. Mnie nie interesuje, co robi Justin Bieber, co robi Lady Gaga. Nie interesuje mnie, czy mój coach, w jakiej pozycji on uprawia seks ze swoją żoną, to mnie nie interesuje. You know why? Bo mam swoje życie, które kocham, które intencjonalnie wykonuję, ok? Także jeszcze nikogo nie spotkałam w internecie, kto by mi mógł powiedzieć coś takiego, z czym bym mogła się liczyć. Bo to zawsze są po prostu jakieś z dołu po prostu krzyk o pomoc. Zajmijcie się naprawdę swoim życiem albo rozwijajcie się. Mój kanał jest po to, żeby ci pomóc wrócić do twojej żeńskiej mocy. Tyle. Ja nie chcę od ciebie ani rad, ani z tobą dyskutować, ani rozpieszczać twojego ego, ani karmić twojego delulu, ani ci się tłumaczyć z tego, czy ja idę z nim do łóżka po 3, po 4, po 5, po 6, przed czy po ślubem. Nie chcę ci odpowiadać na pytania, na to, czego nigdy nie powiedziałam. Serio, zrób coś ze swoim życiem, bo marnujesz potencjał ich wcielenia. No, to tyle. Bo niektórzy sobie myślą, że jak ja odpowiadam na takie, jak ja teraz na przykład opowiadam taką historię, że mnie to zabolało. Nie, no to ja muszę, wam pokazuję, żebyście nie dały się sprowokować, nie dały się zmylić. Ktoś na przykład mówi, to, że zapytałam i to, że tu piszę trzeci komentarz, to nie znaczy, że ja nie patrzę na siebie. Słuchajcie, obserwujcie, nie reagujcie. Właśnie to dokładnie to znaczy. Dokładnie to. Bo nie słuchasz tego, co jest w filmie, nie słuchasz tematu, nie rozwijasz się, nie bierzesz dla siebie,
Tylko Cię interesuje, czy ja już seks uprawiam, bo Ty w to nie wierzysz, bo Ty nie wierzysz w to, że mężczyzna może na Ciebie poczekać. Wyszło szydło z worka, w co Ty wierzysz i w co nie wierzysz. Moniczka pisze. Dziewczyny, mam jeszcze 10 minut dla Was, dokładnie jest 15, o 15.10 zawijam wrotki i jak macie jakieś pytanka, to dawajcie. Albo jak chcecie się czymś podzielić, miłości, wdzięczności w czacie. Jak macie za dużo miłości, to możecie w czat. Nigdy nie usłyszałam od taty, że jestem bezpieczna, że mnie kocha. Walczyłam o jego miłość, gdy byłam mała. Teraz dzięki Tobie zrozumiałam swoje zachowanie wobec facetów. Jestem, Monika, z Ciebie bardzo, bardzo dumna. I dziękuję Ci, że jesteś ze mną od tak dawna i że po prostu wybrałaś siebie, kiedy się poznałyśmy i że robisz to konsekwentnie. I love it. Jeśli facet ma iść na polowanie, żeby dostarczyć żywność rodzinie, to chcemy, aby kobieta nas w tym wspierała, a nie negowała wszystkie nasze kroki, próby, pomysły. A tak czasem jest. Tak, Karok, okej, masz rację, przyjęłam i jestem tego samego zdania, tylko że musimy przestać. Masz rację. Kobieta nie powinna negować żadnych kroków mężczyzny i prób, i inicjacji, pomysłów, bo to go kastruje. I to nie jest ona w żeńskiej energii, on zaraz nie będzie w męskiej. Natomiast zanim tam dotrzemy jako kolektyw, musimy przestać siebie obwiniać nawzajem. Okej? Okay? Ja wiem, że macie chujowe doświadczenia, jak stąd do Mississippi. I know, I feel your pain. Ja jestem osobą jasnowidzącą, energetyczną. Uwierzcie mi, nie wiecie nawet 95% o moich różnych historiach ani predyspozycjach. Ja czuję wszystko, widzę wszystko. I naprawdę przerzucanie, czy to one winne, czy to oni winni, to nam nie pomoże. Musimy się pojednać. I wziąć za siebie odpowiedzialność. I powiedzieć, ja jestem kobietą, która chce być w kobiecej energii i chce mieć męskiego mężczyznę, a to oznacza, że wiem, że I am the table i nie przyjmuję żadnego buraka, ani Janusza. Jak przestaniecie ich przyjmować, to oni się podciągną do góry. I tak samo mężczyźni, jak przestaniecie... Tak samo jak staniecie w swojej mocy i będziecie męscy i będziecie mieli misję i będziecie mieli zasoby i będziecie mieli tą tarczę i ją dumnie będziecie trzymali i używali, to też nie wpuścicie przecież żadnej desperatki ani żadnej dramaturgii do siebie. Więc te kobiety też się będą musiały podciągnąć. Ale jak będziemy na siebie projektować, że to oni, a to nie oni ani one. To propaganda. Ok? Tak 60 lat temu nie było tak, jak teraz jest. Więc to wszystko jest przez te propagandy, przez te podprogowe przekazy. Teraz już po prostu jawnie robią z ludzi debili. To po prostu ta szatańska muzyka, te gołodupce, to promowanie tego wszystkiego, to spowodowało, że system szkolnictwa, nie uczenia o emocji, nie uczenia o wrażliwości, nie uczenia empatii, tylko po prostu uczenia głupot i odciąganie ludzi od ich natury, to jest, jak chcecie wroga, to jest wróg. Ok? I ty, jeżeli jesteś mężczyzną, który sobie zdaje sprawę i mi tutaj przyklaskuje, to bądź tym mężczyzną. To bądź tym mężczyzną i otwórz się tylko i wyłącznie na jakościowe kobiety. I ty, kobieto, to samo.
Tamta kobieta szuka dla siebie usprawiedliwienia po prostu. Fajnie, że to widzisz. Mój partner zaczął się odsuwać, szukać dziury w całym i mam wrażenie, że on się chce rozstać zamiast rozmawiać. Nie wiem, czy mogę cokolwiek zrobić. Zrobić nie. Też nie jest tak, że było partnerstwo, bo nazywasz partner. Nie może być tak, że jest partnerstwo, a partnerstwo, wyjaśnijmy sobie definicję, bo jeżeli to nie jest wasza definicja, to nie nazywaj go partnerem, tylko jakimś kolesiem, który przez chwilę się tobą zajmował, albo ciebie używał, albo szedł z tobą przez życie. Partnerstwo jest wtedy, kiedy macie wspólne wartości, chcecie tego samego, istniejecie w swoich elementach i się uzupełniacie. To jest partnerstwo. Ok? Więc, kiedy mamy do czynienia z partnerstwem, to nigdy nie jest tak, że ktoś się odsuwa czy szuka dziury w całym bez powodu. Żyjemy w wszechświecie, w Matrixie, który opiera się na prawie karmicznym, a prawo karmiczne polega na tym, że jest akcja i reakcja. Zawsze i wszędzie. Tylko transcendencja może to obejść, ale to nie jest temat na teraz i to trzeba mieć zrealizowanego siebie i Boga. I być cały czas uważnym. Więc to nigdy nie jest tak, że to szuka dziury w całym. A może czegoś potrzebuje, a może czegoś mu brakuje. A może posłuchaj, o co mu chodzi. I cool down. Zrobić nic nie możesz, wchodzić mu bardziej w dupę nie możesz. Możesz mu powiedzieć, zależy mi na tobie, chcę, jestem otwarta, żeby tutaj coś zrobić z tobą i zostawić go w spokoju. I dopiero jak się odsuniesz, to on może się przysunąć, bo skoro ty on się odsunął, to znaczy chyba, że byłaś za bardzo przysunięta energetycznie. I jeszcze sobie pytanie zadać, czy to był partner? Szczerze, radykalnie, jeżeli nie będziecie sobie szczere, to będziecie te same miały historie z różnymi facetami. Bądźcie szczere. Jesteś dla mnie mega inspiracją. Jestem wdzięczna, że stanęłaś na mojej drodze. Dziękuję. Podoba mi się twój sposób myślenia. Facet z kobietą musi się jednoczyć, wspierać, a nie walczyć ze sobą. No, bardzo się cieszę, Karolku. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Życzę wam wspaniałej niedzieli. Mam dwa nowe filmy na YouTubie. Na ciekawe tematy. Zapraszam. I pamiętajcie, że tylko dzisiaj, czyli niedzielę 24 września, Alchemia Miłości chodzi za 333 zamiast 555. Także jeżeli chodzi o ogarnięcie wewnętrznego mężczyzny, to jest idealny program i idealny czas na to. Ściskam. Kus dein Herz. Kus eure Herz. Ciao. Oj. Ej, nie mogę, nie chcę wyjść.